Bezogniowe bańki medyczne stawiać można również dzieciom, u których stosujemy je w celu poprawy odporności oraz uzupełnienia leczenia farmakologicznego infekcji wirusowych czy bakteryjnych. Metoda ta jest zupełnie bezpieczna i często polecana przez lekarzy. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach. Jest ze mną dzisiaj Livia. Cześć Livia. Dzień dobry. Która pomoże mi pokazać Wam, jak można to zrobić. Dziecko nie może bać się stawiania baniek. Należy wyjaśnić mu, że jest to zupełnie bezpieczne. Plecy dziecka smarujemy oliwką, po czym nakładamy ogrzaną w ciepłej wodzie bańkę i delikatnie ciągnąc za pompkę, zasysamy skórę. U dzieci robimy to słabiej niż u dorosłych. Pamiętamy o komforcie dziecka. Stawianie baniek nie powinno boleć. Bańki stawiamy wzdłuż linii kręgosłupa i pod łopatkami. Na czas zabiegu przykrywamy pacjenta ręcznikiem lub kocem dla jego komfortu. U dzieci poniżej 7 roku życia zabieg nie powinien trwać dłużej niż 5 minut, a u dzieci od 7 do 14 lat oraz osób wątłych, osłabionych i starszych do 10 minut. Po zdjęciu baniek dziecko powinno odpocząć przez około 15 minut.